W Jeleniej Górze sytuacja jest fatalna. Część miasta pozostaje bez prądu. Zamkniętych jest kilkanaście ulic. Szczególnie uważać trzeba w okolicach ulic Wiejskiej, Grunwaldzkiej, Osiedle Robotnicze, a także w Maciejowej. To auto wyciągaliśmy, bo się utopiło. Bywało normalnie to auto, Volkswagen Golf 4. To tam dziadek teraz stoi, całe auto czyści. Ściągnęliśmy na nasz teren 40 strażaków z kompanii specjalnej Odra. Oni wczoraj układali wał na ulicy Francuskiej. Miejscami na ulicach wody jest po pas, a nawet więcej. Mieszkańcy Cieplic i Sobieszowa z lękiem patrzą na Tamę. Poziom wody przekroczył tam 10 metrów. Patrząc na to, co się dzieje, no to jest przerażające. Z drugiej strony mieszkają moi rodzice i chciałam zobaczyć, ile jeszcze brakuje do przelania tam po drugiej stronie z tej mniejszej Tamy. Przed nami jest bardzo źle, przed nami jest tak samo bardzo źle, ogólnie jest bardzo źle. Byłem na wielu akcjach dzisiaj, pomaganie ludziom, nadawanie dobytku, jest źle. I będzie chyba jeszcze gorzej, bo deszcz cały czas pada. Gorącą prośbę mam, żebyśmy byli przygotowani na różne sytuacje, żeby nie czekać do ostatniego momentu. I jak jest informacja o tym, że należy się ewakuować, to żeby ewakuować się. Do punktu wydawania worków z piaskiem od wczesnego rana ustawiają się kolejki. Trwa pospolite ruszenie. Kto może ładuje piasek lub rozwozi go potrzebującym. Zalewa wszystko, całą posesję zalewa wszędzie. Do domu podchodzi woda. Także musimy to wszystko zabezpieczyć jak najszybciej, bo do piwnicy woda się wlewa. To my jesteśmy od godziny 9, ale tutaj każda para rąk się przyda, bo naprawdę chłopaki są zmęczeni, ładują, cały czas pracują, plecy bolą. No ale jak trzeba, to trzeba. Za Kastoramę jadę ratować teściową, bo ją zalewa. Moje prywatny samochód, ale trzeba go niestety poświęcić i ratować ludzi. Ładujemy do pełna, jedziemy na Wiejską, koło mostu. Jaka tam jest sytuacja? Ciężka już woda podchodzi pod zabudowania, budujemy barykady, także działamy. U sąsiada już zalało i dlatego przyjechałem po worki, żeby mu pomóc. Miasto apeluje do mieszkańców o zabezpieczenie wody pitnej. Prezydent w związku z trudną sytuacją wstrzymał na 2 dni zajęcia lekcyjne. W dniach 16-17 w jednostkach publicznych nie będzie zajęć w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. I co jest najważniejsze, nie będą one odrabiane. Z ulicy Grunwaldzkiej ewakuowano już 16 osób. Niewykluczone, że w najbliższych godzinach ewakuacji będzie więcej.